To był niezwykły jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W raciborskim sztabie padł kolejny rekord. W tym roku udało się zebrać 75 802 zł. To ponad 9 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Wczoraj w całej Polsce nie sposób było nie spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Raciborzu i gminach powiatu raciborskiego kwestowali nasi wolontariusze, by po południu w sztabie zlokalizowanym w Raciborskim Centrum Kultury zdać ciężkie puszki. Pieniążki zbieraliśmy my, akurat nasza grupa na ulicy Gamowskiej w szpitalu. Teraz pod koniec udaliśmy się na tutaj Opawską, Park Rot między innymi, i ludzie bardzo chętnie, co ciekawe, udzielają się i chcą wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z jakimiś przykrościami się spotkaliście, czy nie? Wszystko pozytywnie? Wszystko pozytywnie się odbyło, żadnych przykrości, także nie doświadczyliśmy. Może jeden pan zwrócił nam uwagę, ale aczkolwiek... Że współczuje nam, że to otworzymy, no ale cóż, w dyskusję nie ma sensu się to raczej żadne wdawać, bo wiadomo, kto chce, to pomoże, a jak widać, społeczeństwo chce pomóc. A gdzie zbierałeś dzisiaj? Na Płoni. Zimno było? Tak. Jak wam poszło? No, myślę, że dobrze. Zobaczymy za chwilę, bo Kuba za chwilę kończy, będzie na pokaz, więc jego puszka zaraz będzie podliczona. Krzysiu będzie jeszcze troszkę kwestował. Więcej ludzie dają niż w ubiegłym roku. Jak to wyglądało? Znaczy, nie dają mniej. O. Różnie to było, ale nie dają mniej. Oprócz WOŚP w Raciborskim Centrum Kultury można było wspomóc również inne charytatywne akcje. W bazie potencjalnych dawców szpiku w ciągu całego dnia zarejestrowały się aż 32 osoby, gotowe uratować komuś życie. Kiedyś rejestrowaliśmy nawet po 300 osób, ale byliśmy tego świadomi, że organizując pierwszą akcję będzie większe zainteresowanie, a organizując kolejne, no to zainteresowanie będzie spadać, no bo te osoby, które już chciały dołączyć, już to zrobiły szybciej. Teraz zarejestrują się te osoby, które albo się dowiedziały później, albo się przekonały i chciały dołączyć. Jeżeli już pytają, to o co? Najczęściej pytają właśnie o te dwie metody pobrania. Opowiadamy, że jest to strażak kości biodrowej bądź z krwi obwodowej naszego organizmu. Dopytują się też, czy to coś kosztuje. Mówimy, że nie, że wszystkie koszty pokrywa Fundacja DKMS Polska, a także dopytują się, kiedy będziemy znów następnym razem i chcą zachęcić swoich bliskich do rejestracji. Na pierwszym piętrze Raciborskiego Centrum Kultury znajdowało się małe krwiodawstwo. Każdy, kto chciał oddać odrobinę życiodajnej substancji, miał taką okazję podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tego dnia pracownicy Raciborskiego Krwiodawstwa mieli pełne ręce roboty. Akcja dzisiejsza naprawdę nas zaskoczyła. Mieszkańcy nas zaskoczyli. Na chwilę obecną, a jesteśmy tutaj od godziny 12, 27 osób oddało już krew. Jesteśmy do godziny 7. No myślę, że do 30 dobijemy. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda ta cała procedura od momentu tutaj przyjścia? Dawca, chcąc oddać krew, musi przyjść się zarejestrować, wypełnia kwestionariusz. Następnie jest pobierana próbka na hemoglobinkę. Jeżeli hemoglobina jest w porządku, następne jest badanie lekarskie. Lekarz sprawdza kwestionariusz, bada fizykalnie dawcę, no i dawca przechodzi do oddania. Ile tej krwi oddają dawcy? Jednorazowo 450 ml dawca oddaje. Przyszedłem tutaj dzisiaj wspólnie z moją żoną. Postanowiliśmy, że warto wykorzystać taki wolny dzień, taką inicjatywę i oddać krew. Czy wszystko jest w porządku? Jak się pan czuje teraz? Normalnie. Nic, tylko jedno ukłucie i to wszystko. W sali widowiskowej równo o godzinie 16:30 rozpoczęły się licytacje fantów. Udało się z nich zebrać aż 3040 zł. Najwięcej, bo aż 210 zł zapłacono za gotowanie z Katarzyną Gają, raciborzanką i uczestniczką Hell's Kitchen. 50 zł dla pana, który jest w środkowym rzędzie prawie, ze swoją córeczką przyszedł. 50 zł po raz pierwszy. Uwaga na podnoszenie rąk, proszę państwa. W tym momencie ja będę myślał, że ktoś chciałby licytować dalej. 50 zł po raz pierwszy, 50 zł po raz drugi i bardzo panu dziękujemy za trzykrotne ponad przebicie tej naszej ceny wywoławczej. Nad 25. finałem tradycyjnie czuwała Marta Buczkowska. Teraz na scenie grupa Bitki Las, w międzyczasie licytacje, a później koncert zespołu Dream.
puszki co chwilę spływają tutaj do sztabu. Kto liczy na górze te pieniądze? Jak to wygląda? Na górze sztab osób. Dzięki uprzejmości Banku Spółdzielczego też, który nas wspiera, idzie to bardzo sprawnie. No, na godzinę 16 było troszeczkę ponad 12 tysięcy. Jak widać, kwota rosła w zastraszającym tempie i po raz kolejny pobito rekord. A scena Raciborskiego Centrum Kultury między innymi zawojowała grupa b-boyów Bad Killers.